Intensywne opady śniegu są od kilku dni. Od kilku dni też działają jaworznickie służby, które już chyba zdążyły się przyzwyczaić do zastanej sytuacji. Dlatego sprawdzamy, jak wyglądają aktualnie warunki drogowe w Jaworznie. Główne drogi w centrum miasta są odśnieżone. Widać, że były solone, widać także ślady piasku, więc jeździ się bardzo dobrze. Asfalt jest czysty, bez lodu, bez śniegu i po prostu można czuć się bezpiecznie. Podobnie zresztą jest na obwodnicy miasta. Tutaj także warunki są bardzo dobre i po prostu widać czarny asfalt. Główne drogi osiedlowe, jak widać, także są odśnieżane. A co będzie, gdy skręcimy którąś z bocznych ulic? Tutaj sytuacja się diametralnie zmienia. Drogi osiedlowe, nawet te większe niż te mniejsze, także nie są za bardzo odśnieżone. Jedzie się tak, jak po prostu zostało wyjeżdżone. I tyle w kolejnach. Błoto, muldy, kolejny. To teraz codzienność kierowców wszystkich osiedli w mieście. Podobnie zresztą jest z chodnikami, które, no cóż, w głównej mierze są po prostu nieodśnieżone. Im dalej od centrum, tym, no niestety, warunki jazdy są coraz trudniejsze, a błoto pośniegowe coraz liczniejsze. Błoto, śnieg, błoto, śnieg, 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 błoto, błoto. Wszędzie na ulicach, które są ulicami wewnątrz osiedli, po prostu on jest. Dojechaliśmy do drogi głównej, no i droga główna znowu jest przejezdna i tutaj ewidentnie działały pługo piaskarki. Da się po prostu normalnie jechać. Odwiedziliśmy osiedle stałe, Dąbrowę Narodową oraz Łubowiec. No to zobaczmy, co się dzieje w Szakowej. Ulica Szakowska, pomimo że w dalszym ciągu z wertepami, jest odśnieżona. W końcu jest ulicą główną, więc nie ma co się dziwić. Główna droga w Szakowej odśnieżona. Chodnik, no już zdecydowanie mniej odśnieżony. Drogi osiedlowe jednak, tak jak i w innych dzielnicach miasta, no cóż, są już dużo słabiej lub wcale nieodśnieżone. Chociaż tutaj ewidentnie coś przejechało i śnieg odgarnęło. Drogi główne, tak na Pieczyskach, jak i w Ciężkowicach, są odśnieżone. Z bocznymi, tak jak i wszędzie, bywa bardzo różnie, najczęściej jednak są pozostawione na pastwę losu. Drogi poboczne. Po raz kolejny, i jak jest w każdej innej dzielnicy,
są po prostu nieodśnieżone. Jest błoto pośniegowe, są muldy, koliny. I droga jest w takim stanie, jak często po niej po prostu jeżdżą samochody. Na jeziorkach główna droga także odśnieżona. Kolejna dzielnica to Byczyna. Tutaj drogi także odśnieżone, z chodnikami jak wszędzie, czego przykładem była ta mieszkanka Jaworzna, która właśnie nas minęła. Boczne drogi są w Byczynie tak samo jak i wszędzie nieodśnieżone. Aura jest bardzo ładna, no ale niepraktyczna. Objechaliśmy spory kawałek miasta i rzeczywiście główne drogi są odśnieżone. Inaczej jednak jest z drogami bocznymi, z drogami między osiedlami. Tutaj te drogi są najczęściej nieodśnieżone, ewentualnie dobrze rozjeżdżone przez samochody. Co prawda nie byliśmy wszędzie, ale sytuacja ewidentnie jest analogiczna w wielu dzielnicach.